Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Kairos, a to jest mój kanał. Na początku tego tygodnia przekroczyliśmy, tak razem wspólnymi siłami, bo wy dołożyliście też cegiełkę do tego, barierę 15 tysięcy widzów, uhuu! Tak sobie pomyślałem, bo czasami mi się zdarzy, że z tego tytułu fajnie by było przygotować jakiś film, coś takiego specjalnego, niecodziennego. Pomyślałem o Q&A. Po prostu pod tym filmem możecie zadawać mi pytania w formie komentarzy, rzecz jasna. Najlepiej by było, jakby to było jedno pytanie na osobę, bo najłatwiej by się było w tym odnaleźć. Z pewnością przygotuję jakiś film podobnej formule jak kiedyś, ale może troszeczkę inaczej, bo wiecie, trzeba iść do przodu. A po takiej przerwie, jaką miałem, to rzeczywiście przydałoby się coś odświeżyć. Dlatego jak ktoś zada jakieś pytanie, po prostu podbijcie mu ten komentarz łapką w górę, żeby była taka, powiedzmy, większa pewność, że na takie pytanie odpowiem. Jedyne, co mogę się pochwalić, to mogę się pochwalić statystykami. Absolutnie wszystkie statystyki poszły w górę. Nawet oceny negatywne wzrosły o 577%. Ale skupiając się na tych pozytywnych i najważniejszych rzeczach, czas oglądania o 500%. Czas oglądania moich filmów to są 2 lata i 260 dni. Patrzcie, ile wy jako społeczność światowa zmarnowaliście czasu na moich materiałach. Wyświetlenia poszły o 360% w górę, a moje przychody? Co do subskrypcji? 2133. Wow! Jak natomiast mają się sprawy z 10 najpopularniejszymi filmami? Ciekawostki, 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 Kairos & Satura spośród nieznanego, ciekawostki. Kto by przypuszczał? I tak jeszcze siedzę i analizuję to wszystko, to się w głowie rodzi taki pomysł, a jakby tak wrzucić jeszcze jakiś fajny film, tak jak udało mi się to zrobić na 10 tysięcy widzów. No spójrzcie na ten cringe. Coś pięknego, nie wiem co ja miałem w głowie, ale spójrzcie na twarz Kairosa sprzed 2 lat, taki fajny, wygolony chłopczyk. Dam wam link do niego w opisie, to możecie sobie sami zobaczyć. Złote czasy, złote czasy. Z pewnością możecie jeszcze zapytać mnie, Kairos, co z seriami skończyłeś z życia złodzieja? Powiem wam na dobrą sprawę, nie chcę jeszcze o tym myśleć, nie chcę, ponieważ teraz mam bardzo dużo załatwienia spraw związanymi ze studiami. Zakwaterowanie, zawiezienie podań i tak dalej... I najlepiej by było, gdybym na jakimś strumyku po prostu wybrał z razem z wami jakąś nową grę, z której zrobić bym miał serię. Więc póki co nie piszmy nowych propozycji, skupmy się na zadawaniu pytań pod Q&A i chyba to na tyle. Więc zachęcam was do pozostawienia oceny, dzwoneczka, komentarza, tak, komentarz będzie najważniejszy. No i rzecz jasna, to chyba na tyle. No chyba, że chcecie jeszcze mojego Facebooka odwiedzić, to link w opisie również. Mimo wszystko, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.